Buongiorno, witamy w Catanii. Właśnie jakieś pół godziny temu wysiedliśmy na porcie lotniczym w Catanii. No i teraz zamierzamy iść na przystanek autobusowy, żeby dostać się do centrum. Ale uwaga, nie korzystamy z takiego busa, jak wszyscy korzystają, czyli za 4 euro. Ale idziemy po prostu na spacer jakieś 10-15 minut, żeby zapłacić za busa do centrum. Tylko 1 euro. Niestety tutaj już minus tych Włoszech jest to, że nie ma chodników. Wszędzie tylko są odgrodzone zwyczajne ścieżki. No i zaczynamy kolejny dzień. Właśnie idziemy na wulkan Etna, ale musimy pierw gdzieś tu złapać stopa. Nie bardzo tu jest jak złapać go, bo wszędzie zabudowania, małe, wąskie uliczki. Jest po prostu małe prawdopodobieństwo, że ktoś by się zatrzymał, więc musimy iść w stronę jakiegoś rozwidlenia i tam spróbujemy swoich sił, aby złapać stopa i spróbujemy wejść praktycznie za darmo na wulkan. Może nam się uda, a może nie, może będziemy musieli przejść przez jakieś płoty, ale spróbujemy, bo nie opłaca mi się za bardzo płacić 30 euro za wjazd poprzez kolejkę linową, więc trzeba sobie jakoś radzić. Właśnie znaleźliśmy chyba dobre miejsce do łapania stopa. Jesteśmy tutaj obok jakiejś stacji benzynowej, tutaj petrol czy benzyna. No i zaczynamy łapać. Mam nadzieję, że złapiemy dość szybko, bo mamy lekkie opóźnienie. Już jesteśmy po trzech stopach dzisiaj. No i generalnie do wulkanu zostało nam jakieś za 8 km. I próbujemy teraz złapać jeszcze ostatniego stopa, bo nikt niestety nie wjechał na górę. Jak Maciek skończył kręcić poprzedni filmik, ja łapałam stopa i złapałam ich. No, zaraz się przywitamy. I zatrzymaliśmy się na zdjęcie, bo chcieli. Tak to mniej więcej wygląda z góry. Zatrzymaliśmy się. Powiedzieli, że mamy przerwę na zdjęcia, więc ją wykorzystujemy. Naprawdę tu już czuć wyraźny wpływ od wulkanu i taki zapach, no może jeszcze nie siarką, ale już takim pyłem wulkanicznym. Ogólnie chcieliśmy iść z buta, ale nie ma szans. Nam to zajęło z 2 godziny. Wystarczy, że z buta wyjdziemy na wulkan. Jeśli nam się uda. Nie pogardziłabym pojechania kolejką, ale pieniądze. 30 euro za dużo. Właśnie dotarliśmy tutaj na wulkan. I jest tu dość urodziwie i zaraz spróbujemy wejść sobie na górę, najlepiej żeby nic nie płacąc, więc zobaczymy jak nam się uda. Agnieszka tylko przybiera klapki i lecimy w podróż. Wchodzimy właśnie na wulkan, wejście jest no powiedzmy dość ciężkie, gdyż jest tu dość stromo i są skały wulkaniczne, co uniemożliwia takiego prostego i łatwego dostania się na górę. Ale idziemy, jeszcze zostało trochę, więc zobaczymy jaki widok czeka na nas u góry. Etna, jeden z paru sycylijskich wulkanów. Według mitologii greckiej góra Etna powstała poprzez starcie Zeusa z Tyfonem, który w konsekwencji Zeus pokonał Tyfona i przysłonił właśnie Tyfona górą Etna. Wysokość Etny to jest 3300 metrów nad poziomem morza i jak najbardziej robi wrażenie. Ale jakie widoki można zobaczyć?